Maria, jak ja miałem 5 lat, to... to byłem listonoszem! Nawet ja jestem na znaczku, patrz! Tak, to ja. All I want for Christmas is you! Cześć, witajcie, ja jestem dalej Paweł Malinowski i jak widzicie, właśnie wracam z napadu na pocztę. Panie bardzo broniły tych paczek, ale ja zrobiłem tak. I powiedziały, dobrze Paweł, bierz te wszystkie paczki, to są twoje i tak paczki, tak byśmy ci je dostarczyli. Jeśli chcesz, to zostaw subskrypcję, bo ja wiem, że 40 osób dalej nie ma subskrypcji. Ja się naprawdę denerwuję wtedy, wiesz? Ja się naprawdę denerwuję, więc zostaw tego suba i łapkę w górę. No i jeśli ktoś chce wysłać mi paczkę, to tutaj na przykład jest adres. Tutaj jest adres. Widzicie ten adres? To jest adres. Piękny adres. No, fajnie. Dużo ich jest. 10 paczek! 10 paczek! To chyba rekord! Wbijaj też na Instagrama i na TikToka. Ja pierwszą pakę, jaką wezmę, to będzie ta. Bo jest taka bardzo kolorowa. Ja tutaj, jak ją przenosiłem, słyszałem chyba jakieś brzęczenie monet. Nie wiem czemu, ale mam ochotę usiąść na tą paczkę, tak. Bo taka miękka jest strasznie, ale nie zrobię tego, bo może w środku jest, nie wiem, nie wiem co tam może być. iPhone. iPhone może jest w środku, to nie chciałem go zepsuć. Dobra, pierwsza rzecz tutaj to jakieś po prostu kartki. Fajne kartki, ale ja mam dużo papieru, proszę mi nie wysyłać papieru. Nie wiem, żartuję, mam tutaj list. W tym liście jest bardzo sekretna wiadomość i podobno nie wolno czytać listów na głos, ale... Cześć, mam na imię Maria i mam 10 lat, przesyłam tą paczkę, ponieważ kocham cię oglądać już od 5 lat, próbuję i w końcu dałam radę. Jak miałaś 5 lat, to nie umiałaś wysłać paczki? Maria, jak ja miałem 5 lat, to... to byłem listonoszem! Wcale nie byłem, wcale nie byłem, żartuję tylko. Następnie, fan art. Kto to jest, przepraszam bardzo? Ja tak nie wyglądam, Maria! A, to Martyna Turururu. Okej, okej, to ja jej to przekażę. Tutaj mamy Miś Gagę. No wreszcie ja, wreszcie ja. Daj to sobie, tu jest, z tyłu jest napisane, daj to sobie, pan. Dobra, daję sobie to. O, jest też... Ale chomik jest trochę zdenerwowany, bo wygląda lekko inaczej. Chomik, chomik, pokaż rogi. Dam ci fan art na pierogi. Jak ta, jak uważacie, jest podobny czy nie? Ej, to jest jak ta, jak matrioszka, czy tam babożka, nie wiem. W paczce była druga paczka. Dla kotków twoich, o ja nie mogę. O ja nie mogę, ja nie mam kota. Tamten kot jest Martyny kotem. Emilka, słodka Emilka. Ale słuchajcie, za 2 miesiące będę miał kota, ale żeby się nie przeterminowały te saszetki, to dam je kotom, które są bezdomne koło mojego mieszkania. Ej, to takie. Ja mam kota. To jedna saszetka dla twojego kota. O, dziękuję. A jedna dla mnie. O, Lucia będzie jest... szczęśliwa. To jest bez konserwantów, ja właśnie lubię takie coś zjeść. Była brązowa kartka, teraz będzie szara. Koperta, tu słyszę coś twardego, metalowego. Może kamienie? Mam nadzieję, że to są pieniądze, nie kamienie. Michał, czy chciałbyś zdać kamień w paczce? Tak. Ale taki 50-kilowy. Aha. Pierwsze to znowu jakieś kartki. Hej Paweł, jestem Malina, mam 8 lat, lubię cię oglądać, daję, subuję cię od dawna, czy dasz mi swój autograf? Live marker stamtąd. Jeśli ktoś chce kartkę z autografem, to zapraszam do sklepu Chomik Świr, bo do każdego zamówienia, nawet po prostu jakiegoś najmniejszego, najtańszego, dołączam moje zdjęcie z autografem. Ojej, a tutaj jest fanart ja i Chomik Świra, który trochę jest jakby ściśnięty przez jakąś, nie wiem. Okej, patrzcie na to, patrzcie, chodź tutaj kamera. Kamera, akcja. Wow! Zostaw, mnie? Zostaw, zostaw. O, nie mogę, ej. Aż mi się ślina zaczęła produkować w buzi, tak się ten, na tą gumę ten napaliłem. Zobaczmy datę przydatności. Uff, jeszcze rok, więc na pewno ją zdążę zjeść. Teraz patrzcie, co dostałem. Z Milka Secret Box i czerwono-fioletowe korale. Czerwone, niczym fioletowe i czerwone korale. Trochę mam większą rękę niż ta bransoletka, ale jest git. Słuchaj, dzięki ci za te piękne Milka Secret Boxy. Ja takich nie trafiłem, odkładam je sobie tutaj, dołączę je do kolekcji. Paczka już została rozparcelowana. Mi się coś wydaje, że w tej paczce będzie 500 zł, bo jest taka płaska, jakby były tutaj banknoty. Nawet ja jestem na znaczku, patrz. O, to ja. To ty. Tak, to ja. Znajdź dwie różnice i napisz je w komentarzu. O, brokat, ale przyklejony, a nie taki rozsypany, więc fajno, fajno. Dla Pawła Malinowskiego od Natalki. Michał, nie wiedziałem, że twoja dziewczyna wysłała mi paczkę. Dziękuję bardzo, podziękuję jej. Otworzymy sobie Super Zinksa, patrzcie, która to jest seria. Piąta seria. Kogo tutaj mam?
Srebrnego gościa! W ogóle co to jest za koleś? Bad Data. Co go przewracasz? A, ja je otwierałem, bo to jest Kid Fury. Ale zobaczmy, co jest w liście, bo list jest bardzo ważny. Patrzcie na to, co tutaj jest, patrzcie na to. To jest jeden polski złoty. Za 5 minut będzie to już 95 groszy. No niestety tak jest. Ale zainwestuję to na giełdzie, zainwestuję w akcję Chomik Świr i myślę, że za 2 dni będzie 5 milionów. Więc dziękuję ci za tą złotówkę. I tutaj jest napisane, mam taką ładną fryzurę jak Elvis, a ta moneta jest dla Chomika Świra jest. Szkoda, że muszę troszeczkę rozwalić tego fanarta, ale za złotówkę zrobię wszystko. Dlaczego nie dla mnie? Dlaczego nie dla mnie? Tylko dla niego. Ej, patrzcie na to! Ktoś mi wysłał koronawirala. Dobrze, że jestem zaszczepiony w połowie. Może nic mi się nie stanie. Odkaziłem ją kilkoma ciosami karate. Warto było ćwiczyć. Popatrzcie, to są takie bibułki, to wygląda już jakby było świątecznie. All I want for Christmas is you. Nie no, tak naprawdę all I want for Christmas is sub. Od ciebie oczywiście. Najpierw zacznę od fanarta. To jestem ja w koszulce ze sklepu Chomik Świr. Damian, pokaż jak wygląda ta koszulka naprawdę. Prawie, że identycznie została namalowana. Następna rzecz to... Czy to Chomik Świr? Chyba tak. Lepiej mu tego nie pokażę. Następnie, tu są kolorowanki LOL, tak? Dwie sztuki. Myślę, że to twoje ulubione lole. Pewnie zaraz się dowiemy z jakiegoś listu. Co jest? Jakiś list? Nie ma? O, nie mogę. Patrzcie, co dostałem. No i na takie coś Chomik Świr zasługuje. Na torbę trocin. Mam nadzieję, że to są nowe trociny, a nie, że... czekaj, od kogo jest ta paczka? Sekunda. Alina Poznań. Alina Poznań, mam nadzieję, że to są trociny świeże, a nie, że z klatki swojego chomika wzięłaś ręką i tutaj muszę powąchać, czy są świeże. Chyba tak. Nie wiem. Squishy? Puka. Proszę. Ale słuchajcie, mamy tutaj Super Zinxa. Akurat takiego mam, więc... Zdenerwowałaś mnie, Hania, Zdenerwowałaś mnie, Alina, chciałem powiedzieć. Przepraszam, was jest 800 tysięcy, ja jestem jeden. Trudno mi zapamiętać wasze imiona wszystkich, tak? Ale staram się. Tutaj mamy świąteczny długopis. No naprawdę, ty chyba myślałaś, że ta paczka zostanie otwarta za pół roku, czyli właśnie w święta. A ja ci tutaj zrobiłem w bambuko, bo otworzyłem szybciej. Mam już drugą bransoletkę w kolorach również świątecznych, zielono-żółty. Żelki, które są jednymi z moich ulubionych. Wiem, że Aga też je lubi, więc może się z nią podzielę, bo warto się dzielić. Serio, warto się dzielić, dlatego podziel się ze mną uśmiechem i uśmiechnij się tak jak ja. Co jest dla Chomika Świra, ale co jest dla niego? Ta kartka? Chomik, masz dla ciebie. Oprócz tego... Uj, kamerzysta, zaraz dostaniesz w banie. Pomidor wypełniony jakimś ślomikiem. W ogóle bym to otworzył. Nożyczki poproszę. Będę tego żałował, czy nie? To było głupie. Zostałem obsikany. Fuj, ta woda śmierdzi. Mamy też portfelik, słoniki. To chyba jest portfel z Egiptu. Mam nadzieję, że w środku będzie 5 stów. Nie ma, są dwa papierki. Uwaga, papierek jeden, zapisem Z. Daj łapkę w górę, popatrzcie widzowie. To do was informacja od Aliny, abyście zostawili łapencję, zadowolencję. A druga kartka mówi, zobaczmy. O nie, to po hebrajsku. Jeśli ktoś zna hebrajski, proszę napisać w komentarzu, co tu jest napisane. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże rozszyfrować te hieroglify. Was is das? Czy to jest jakiś totem, amulet? Czy to jest orzech? Nie lubię orzechów włoskich, ale dziękuję. I tutaj znowu Super Zinx, ale to nie jest ważne tak bardzo jak to, co jest tutaj, moi drodzy. Są tutaj. Papier, papier, co się tu stanęło? Co się tu stanęło? Wciągnął trochę wody, ale powaga, ta woda śmierdzi, nie? W sensie nie, że tutaj Alina dodała czegoś śmierdzącego do tej wody, po prostu ta woda była, wiecie, zamknięta, pewnie ze 100 lat jeszcze w Chinach została zapakowana. No i trochę capi. Ej, ty, przychodzę do ciebie z przyszłości, z dalszej części filmu. Chciałem cię zaprosić na kanał Moja Reakcja na którym są reakcje na śmieszne filmy. Dobra, wracam do przyszłości, do zobaczenia w przyszłości. Tutaj coś fajnego będzie, ja to wiem. Eco Sorbet, krem do twarzy. Jeśli oglądasz mnie na Instagramie, to wiesz, że wczoraj robiłem sobie maseczkę. Tak więc, dzisiaj nie będę gorszy i zobaczymy. Piękny truskawkowy zapach. Sprawdźmy to.
Jestem gotowy do otwierania kolejnych rzeczy. Dla Pawła, cześć, mam na imię Ala i mam 10 lat. Bardzo lubię cię oglądać z moim rodzeństwem, z siostrą Różą, która ma 3 lata i bratem Marcinem, który ma 7 lat. A ty jesteś najstarsza, Ala, więc pewnie rządzisz, rządzisz pewnie. Jesteś najlepszy, ty jesteś najlepsza, bo dałaś mi krem pod oczy. Jesteś najlepszy, możesz pozdrowić moje przyjaciółki? Przyjaciółki, pozdrawiam was. Patrzcie, jaka ładna ta kartka jest. Bardzo ładna. Zobaczmy tutaj. Podoba mi się, że te kartki nie są podpisane i nie wiem, co w środku w ogóle będzie. A tu są karty LOL Surprise. Co to w ogóle są za karty jakieś? A, od Panini, dobra. To ja widziałem je. Chyba nawet otwierałem, nie wiem, nie pamiętam. Zobaczcie, jakie ładne. O, o. To mi się podoba najbardziej, bo się świeci. Następny papierek kryje w sobie. O, jednorożca. Ala, ty chyba masz w ogóle jakiś ten, jakieś magiczne umiejętności, bo właśnie wczoraj robiłem sobie maseczkę jednorożca. Na Insta jest zdjęcie z tego. Totalnie nie wyglądam jak jednorożec na tym zdjęciu, ale na opakowaniu było napisane maseczka jednorożec do twarzy. O, cię nie mogę, tu jest coś wielkiego. Nie wiem, co to jest, proszę mi napisać. W każdym razie dostałem również przeterminowany emblemat odkrywca zdobywca. Mamy rok 2021, Ala. Nie wiem, ile robiłaś tę paczkę, bo jeśli 3 lata, to bardzo się do niej przyłożyłaś. Dziękuję serdecznie i lecimy dalej. Były grubsze listy, czas na cieńsze listy, ale patrzcie na to, słuchajcie. Jeśli ktoś z was ma tak samo duży nos jak ja, to wie, co tutaj jest. Pieniążki! Ej, weź to ode mnie. O, dużo kartek tutaj jest. O, wyrzuta guma. Mam nadzieję, że nie, ale chyba tak. OMG, serio. Serio? Dlaczego? Zaraz się dowiem, kto mi tą paczkę wysłał i będzie ten. Będzie OPR, będzie reprymenda. O, patrzcie. MP. Teraz co to znaczy? Czy to jest Malinowski Paweł? Czy to jest Martyna Paweł? Czy to jest Michał Paulina? Najpierw zajrzyjmy do tej gumy. Patrzcie, to jest serio guma. Odwinę to. Nie, dobra, nie dotykam tego. Muszę iść dezynfekować ręce. List. A, to jest niby, że taka pieczęć na liście. Ej, to jest chyba wosk, a nie guma. Ej, tak, to był... Fuj, to jest jednak guma. Myślałem, że to jest wosk. Tak jak się robi listy. OMG, bardzo długi list, a ja nie umiem czytać. Hej Paweł, mam nadzieję, że się doczytasz, bo mam krzywe pismo. O, to tak jak ja. Cały czas cię oglądam i chomika też. Kiedy chomik nagra Minecraft... Słuchajcie, chomik nagrał Minecraft właśnie dzisiaj. Jak wraca do Minecrafta po roku... Więc wchodźcie na kanał Chomik Świr i zobaczycie bardzo dziwny film z Minecraft. Drodzy widzowie, zostawcie suba i dzwoneczek oraz łapkę w górę. Dobra, nie mów moim widzom, co mają robić. Okej, ale zróbcie to, proszę, zróbcie. Parę faktów o mnie. Mój ulubiony kolor, zielony. Mam włosy w takim samym kolorze co Martyna. Codziennie od roku oglądam ciebie i Martynę. Pozdrawiam ciebie, Michała, Martynę, Chomika, Świra i Miss Agę. Twoje pismo jest mniej krzywe niż moje, więc się nie chwal, okej, nie chwal się. Fajnie, że imiona tej nie napisałaś. Teraz tutaj. Może ci się przyda do zabawy. Co pysy moja kol to pisała ten banknot. Wydaje mi się, że to falsyfikat, ale pójdę zaraz do Żabki, spróbuję zapłacić. Jeśli nie będę nagrywał, to znaczy, że policja mnie zamknęła w więzieniu. Pozdrowisz Lenę, moją przyjaciółkę? Nie! 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 Żartuję, Lena, pozdrawiam cię serdecznie, ale bardzo chciałbym wiedzieć, jak ty się nazywasz. Aha, dobra, ale jestem głupi. Natalka! To jest od Natalki! Natalka, bardzo dziękuję. Już drugi raz dziewczyna Michała wysłała mi paczkę. Dla chomika Świra na trociny. Prawdziwe polskie pieniądze. No właśnie, w przeciwieństwie do tego, co przed chwilą widzieliście. To są prawdziwe pieniądze, mam nadzieję. Tu jest XD na końcu. Tu jest XD na końcu! Piszcie w komentarzu, czy w środku będą jakiś prank, czy będą prawdziwe polskie pieniądze. Uwaga, bo wiecie, mogą być prawdziwe polskie, ale sprzed wojny jeszcze. Uwaga! Ja to konfiskuję. Znajdź w paczce tajną wiadomość, ale widzowie nie mogą widzieć, ok? No nie wiem, zobaczymy. Jaka jest ta tajna wiadomość, he? Zabawki Chińczyka! Tak jest tu napisane, patrzcie. Pokazałeś? O, to jest chyba ta tajna wiadomość. Ej, ale to jest fajne. Dwuwarstwowy chomik Świr. Tu jest taki po opalaniu, po tygodniu na wakacjach. A tutaj jak już schodzi mu opalenizna. Chyba z oczu. Fajne. Będę nosił to w portfelu. To mi przyniesie szczęście. Jeszcze więcej karty. Nie dałam ci brokatu, bo wiem, że nie lubisz. O, nie mogę. Syrenka Smokey Eye w własnej osobie. To chyba najładniejszy fanart syrenki Smokey Eye, jaki kiedykolwiek dostałem. Pokaż go ładnie, pokaż go od góry ładnie, pokaż go. Popatrz na te oczy. Szpital Fortnite. Co za piękny dzień w szpitalu Fortnite. Tego dnia pacjentów było sporo.
Pojawiali się jak grzyby po deszczu. Daj na wiadomość. Zadzwoń na 663-693-892. Ojej, widzowie nie mieli tego słyszeć. Nie dzwońcie, widzowie, pod ten numer. Przepraszam, że podałem twój numer widzom. Tak naprawdę zmyśliłem parę cyferek. Nie wiem, czy zadzwonię tam, bo słuchaj, skończyły mi się środki na koncie. Tu jest jeszcze wiadomość dla Martyny, więc przekażę jej tę wiadomość. Nie będę jej czytał, bo możliwe, że to jest tylko dla Martyny i nie mogę tego pokazać. Nie mogę, nie mogę. Tutaj, płaskie, płaskie jak naleśnik, ale słuchajcie to. Dobra, mam nadzieję, że tu będzie pieniążek jakiś. Chyba lekko urwałem coś. Nie, jaki ze mnie kłam, czemu to urwałem? Cześć, mam na imię Jagoda i mam 6 lat. Bardzo lubię twój kanał na YouTube. Też zbierałem Los Kitties. Czy możesz przesłać mi jakąś pamiątkę? Byłoby super. Pozdrawiam, Jagoda. Mogę ci wysłać piątkę. Piona! Ej, zapomniałem, że mam na głowie jakiś ten, jakąś jemiołę. A wiecie, co oznacza jemioła nad głową? Że trzeba zostawić subskrypcję, łapkę w górę. O, na tych nożyczkach była woda. Tą największą zostawimy sobie na koniec. Tą prawie największą też, tu chyba jest iPhone. Okej, okay, od najchudszej do największej. Uwaga, nie no serio, ja polecam wejść do takiego sklepu, do Tesco, żartuję, do sklepu chomikświr.pl. I tam zobaczycie to, co widzicie tu na przykład. Ale oprócz tego, tatuaże, breloki i inne ciekawe bibeloty na przykład. Damian, pokaż. O, właśnie takie coś. O nie, widzę brokat. Kto to napisał? Kto to wysłał? No, cwaniaro, cwaniaku. Nie podpisaliście się tutaj? Tak, to jest dla Martyna zabawa. Są tu pieniądze? Nie, dobra, oddam je. Najlepsi na YouTube to Paweł Węskielowy, Martyn Zabawalowy, Miss Agalowe. Bardzo nam miło. Miss Aga, Martyna Zabawa i Chomik Świr. Nie otwieraj, Paweł. Miss Aga i Martyna Zabawa. 25 maja, moja droga, czekałaś tylko 3 miesiące. Kiedyś widzowie czekali po 2 lata. Następnie, dla chomika świra. Czemu wszystkie kartki mają datę? Wystarczyło na jednej napisać, na jednej wystarczyło. Zachowaj go na kolejną paczkę. Bo tak mało osób wysyła do mnie paczkę, że ja będę chyba otwierał. Zaraz to spakuję i będę to otwierał znowu. Zapomnijcie, co tutaj było za tydzień. Wysyłać mi paczki! Nie będę cierpliwy. Moja cierpliwość się kończy, naprawdę. O, chomik świr. Dobrze, właśnie takie ten, takie ty, wiesz co chodzi? Damian, wiesz co chodzi? Lecz na to. Ja nie jestem Damian, jestem Michał. Zaraz mi zmontujesz ten filmik, tak co nie. Zabawa, zadania, zadania. Słuchajcie, powiem wam tak, nie fatygujcie się, bo ja w żadnych zadaniach się nie będę bawił, okej? Okay. No dobra, jak biorę jedno do ręki, resztę wyrzucam, sorki, ale po prostu nie ma czasu na odcinku bawić się w zadania. Jeśli to będzie fajne, to zrobię. Co wolisz? Ciasto wysys babeczka. Jaka babeczka? Nie, o co chodzi? A jeśli chodzi o taką babeczkę do jedzenia, bo właśnie taką miałem na myśli przed chwilą też, to wybieram ciasto. Miss Aga. Miss Aga nie jest kangurem! Co to ma być? Co? Co to ma być? A, to jest list do niej, ale tego nie będę czytał, bo to dla Miss Agi list, więc ja jej to przekażę. Co tu jest napisane? Paweł. Hej Paweł, nazywam się Małgosia, jestem twoją fanką od 2 lat. Od 2 lat dopiero? Ja już 3 lata nagrywam, a ty dopiero 2 lata mnie oglądasz? Może jeszcze powiesz, że suba dałaś wczoraj, co? Strasznie mnie zdenerwowałaś, Małgosia. Nie no, żartuję, że wcale nie! W każdym twoim filmie łapkę w górę zostawiam, mam 9 lat, Małgosia, pozdrawiam cię! Serdecznie. Patrzcie na to. Ja nie mogę. Moji Popsy, my favorite. Thank you, my friend. I like Moji Pops very much. Co to ma być? Niech ktoś napisze mi w komentarzu, o co chodzi. To są jakieś hieroglify? Proszę mi to rozszyfrować. Zobaczmy sobie Moji Popsa z serii pierwszej. Miałem go czy nie? Akurat miałem tego. Michał, pokaż go ładnie. Tutaj go pokaż, tutaj. O. To pachnie? Nie, ale lubię wąchać. Wow! Moji Pop Traktor! Wow! Takiego nie miałem. Dziękuję. Brum, brum, brum. Dla Miss Agi. Tylko zerknę, czy nie ma jakiegoś pieniążka. Oddam jej to potem. Wow! Martyna Turururu dostała gumę. Tu jest napisana chyba data ważności do tej gumy. 2022. Ej, to serio jest pudełko od iPhone'a! Ten iPhone jest w częściach, musisz go złożyć. Wow! Natalia Klub! Michał, to dziewczyna wysłała mi jeszcze tę paczkę, swój klub! A tak naprawdę kto mi to wysłał? Przeczytajmy ten liść dołączony do tego. Ej, pierwszy raz Przestań niszczyć zabawki od moich widzów! Ej! To nie jest Natalia, to jest paczka od Aleksander H.
Borodo. I nie mam na myśli tego H, co myśleliście, okej? Po prostu to jest jego nazwisko. Oglądam twoje filmy z moim rodzeństwem od dłuższego czasu. Dobrze, Aleksander? Chciałem ci wysłać paczkę od dłuższego czasu! Posiadam również swój kanał na YouTube o nazwie Aleksander Harvas. To jego nick, to nie jego nazwisko. Buduję tam skomplikowane bronie z Lego. Mam nadzieję, że go odwiedzisz. W paczce trochę... Lizaki, cukierki, donate! Życzę ci miłego rozpakowywania paczki Aleksander Wielki III. A tak się składa, Aleksander, że ja mam telefon z internetem. Zobaczymy ten twój kanał. Czy takie te bronie są skomplikowane? Ja ocenię już. Ja już ocenię. Ja mam bardzo, bardzo mam ten duży mózg i zobaczymy, czy to jest skomplikowane. Ej! Patrzcie to! Zrobił broń z Assassina. Rzućmy na to okiem! O! Przewrócił wszystkie! Wszystkie kafelki przewrócił! Ej! Ja! Nawet bronie normalne robi! AK-45! Jak ty to robisz? Jak ty to robisz, takie coś? Z tego nie widzisz, Michał, ale widzowie zobaczą. Sprawdźmy, co skrywa klub Natalii. Wysłałeś mi szczura, dzięki! A oprócz tego... Ej! Michał, chcesz tego lizaka? To chyba jest kwaśny lizak. Pin pop, proszę. Za to, że nagrywasz, to twoja wypłata. Tutaj, to, żeby ci się polepszył humor. Śmieszne pigułki? Mama mówiła, żeby nie brać cukierków od nieznajomych. Dobre. Wow! Aleksander oddał mi całe kieszonkowe. No, jak dołączymy donata od Aleksandra do tych potężnych miedziaków, to już będzie mnie stać na paczkę na chomika Szpira. Masz tu trochę klocków. Ja to złożę i wrzucę na Insta Story, więc po filmie zapraszam was na Insta. No i możecie też wbić na TikTok. Największa paczka! Największa nie oznacza najlepsza! Ale mam nadzieję, że tak będzie. Że tak będzie. Kuba, tu jest napisane? Kuba? Czy Kuba? Kub. A, Kub. Kub rzeczy na żabie. O co chodzi? Robi się podejrzanie. Paczkę przygotowała Pola Justyna i to ta Justyna ze Szwajcarii. Wydaje mi się, że wiem, jaka Justyna ze Szwajcarii, ale może nie, nie wiem, może zaraz się wszystko wyjaśni. Wow! Ej, to jest kozackie. W środku jest też trochę papieru toaletowego, jakby zechciało mi się iść do toalety. I popatrzcie, prezenty. Jingle bells, ongi wells, bongi wells. Justyna, przyjedziesz tu z tej Szwajcarii, posprzątasz mi te papiery, co to ma być? Mam pytanie, czy będzie mogła mieć Gaga? Zaprosi mnie do jej przyjaciół w Roblox. Moja nazwa Menchelniam. Nie wiem, ale dam to Agnieszce. Ona zdecyduje, ja nie mogę jej po prostu namawiać na to, bo no bo po prostu ona zdecyduje. Ale przekażę, przekażę. I tu jest, to jest taki XD Surprise. XD Surprise, ładna czcionka tego XD. Myślę, że mogłabyś zostać graficzką i robić jakieś ciekawe grafiki. Więc pomyśl o tym. I to jest taka lalka Chińczyka, nie ze Szwajcarii. Wiesz co? Ja myślałem, że ty mi te wyślesz LOL Surprise ze Szwajcarii. Ty mi z Chińczyka wysyłasz. Ty mi z Chińczyka, dziękuję bardzo, dziękuję. Wiesz co? Ale bardziej cieszę się z tego lizoka. I z tego lizoka. Michał, to dla ciebie. Awokado. Pan awokado? Ale patrz, kozak. Nie, powiem tak, Martyna uwielbia awokado, dam je to. Zobaczmy jeszcze tutaj co. Tutaj jest szwajcarski pieniądz! Muszę zobaczyć, po ile frank szwajcarski stoi. Wymienię to zaraz w kantorze. Wow, to 10 szylingów? Co to są? Pewnie jak 10 groszy. 10 franków szwajcarskich to jest. Jeśli ktoś z zagranicy wysyła paczkę, to fajnie byłoby właśnie, jakbyście dorzucili jakąś monetę z zagranicy. Będę je sobie kolekcjonował, nie będę ich wymieniał w kantorze. Tutaj chyba kolczyk dla mnie. To jest breloczek. Nie będziesz mówił mi, jak mam żyć. Następnie, nie będę tego czytał, bo ja nie będę czytał, bo ja nie wiem czytać, wiecie? Ale widzę, że to będzie torebka z LOL. Ty już kupuj bilet z tej Szwajcarii, bo musisz posprzątać to, paczki bałagan. Super. Jest tu coś? Wąglik? Nie? Okej, okej, chociaż tyle. A powiem, torebka ma finka? Może dla mnie, może dla chomika Świra? I don't know. Następnie, kurz z podłóżka. A nie, przepraszam, to jest pokarm. Pokarm dla chomika Świra. Chyba trochę wysechł w tej podróży. Ta paczka zaskoczyła mnie. A nawet mnie trochę rozsierdziła, ale tak tylko delikatnie, bo dobrze wiem, że przyjedziesz to posprzątać tutaj, prawda? Czy to zabawka? To jest żarówka, żebyś miał super pomysły. Wow! Niestety nie zapaliła się, wow! Więc nie masz żadnych dobrych pomysłów. Jaki par! Robi chips całą noc! Kroi ziemniaki! Całą noc, całą noc. Ekipa piecze kartofle! Zasuwaj tutaj! Jak się miałaś na imię ty? Zaraz znajdę to. Gdzie ona miała na imię? Jak się miała na imię? Pola Justyna! Ja mam nadzieję, że z kieszonkowych wystarczy wam na bilet z Curychu do Gdyni, do Gdańska w sensie, a potem taksówka za 100 zł z Gdańska do Gdyni, bo ja to zostawiam. Musicie to posprzątać. Pola albo Justyna, nie wiem, która to robiła, ale powinnaś zostać graficzką, bo naprawdę kozacko ci idzie. Co to jest? Co to jest?
cześć, ja się pytam, to jest już koniec filmu. Do zobaczenia, do widzenia. Mam nadzieję, że szybko przyjedziecie, bo dopóki tego nie posprzątacie, nie będzie filmów, dobra? Eluwina się.